będzie gratka dla miłośników quadów. W sobotę Olsztyn opanują te małe, ale niezwykle mocne maszyny. W stolicy Warmii i Mazur zostaną rozegrane pierwsze mistrzostwa cross country. Organizatorzy pomogą także choremu na nowotwór Michałowi Wróblewskiemu. O problemach finansowych jego rodziny mówiliśmy we wczorajszych informacjach. Maciej Świniarski. Quad to nie tylko sport wyczynowy. Dla wielu również adrenalina połączona z relaksem. Można wyjść w niedzielę, sobie pojeździć. Ja na przykład na tym odpoczywam. W sobotę od 8 koło lotniska na olsztyńskich Dajtkach pierwsze przejazdy. Hotel przy ulicy Sielskiej będzie natomiast bazą rajdu i tam każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Zapraszamy na tę imprezę młodzież szkolną, która będzie mogła bezpłatnie przejechać się takim sprzętem. Bezpłatne będą porady naszych instruktorów. A tuż przed sobotnim południem wielka parada ulicami Olsztyna na tor przy ulicy Lubelskiej. Takich obrazków będzie na pewno więcej. Właśnie przy Lubelskiej wyścigi na torze i dla największych twardzieli trasą przeprawową. Tymczasem organizatorzy i zawodnicy po obejrzeniu naszego materiału o chorym na nowotwór Michale Wróblewskim postanowili mu pomóc. Już wiadomo, że 15-letni miłośnik quadów z Lubnowy Wielkiej Kołosusza przyjedzie na sobotnie zawody opłaconą przez nich karetką. Maciej Świniarski, informacje.